Tak, no to witam wszystkich na kolejnej rajdzie. To jest ulica Zaciszno w Ligocie. Wyremontowano miesiąc temu. Fajnie zrobione. Dzisiaj taką krótką rajza będzie, z racji tego, no co tutaj z pewnością widzicie. Rano było biało, rano był śnieg, teraz jest go dużo mniej, ale no warunki zdecydowanie niezbyt dobre na rowery. Ale przecież trzeba się ruszać. Trzeba coś potrenować, no bo to już by była druga niedziela bez rowera. No i niestety już mnie szlak trafia. Nie wybieram się dzisiaj nigdzie daleko. Raz, że jest późno, bo już jest po drugi. Po południu dzisiaj miały być krymsko-austriackie słupki. No ale z racji tej fatalnej pogody, jaka była rano, ta rajza znowu nie dochodzi do skutku. A szkoda, bo to jest naprawdę dość interesująca rajza. Wyroba jechał w takich warunkach na kole, ale jak dobrze pamiętam, to rok temu też coś takiego było i zech jechał, a nawet chyba było więcej śniega. No ale moje okoliczności zdrowotne też były zupełnie inne niż te, które są teraz. Wiecie, generalnie rzecz biorąc, sytuacja jest trochę mało wesoło, jeśli o to chodzi. Tutaj mój lekarz, który mnie kontroluje, który tam sprawuje opiekę nade mną po COVID-zie, w zasadzie jest ich dwóch, no i przez badanie holterowskie wyszło coś, czego bym się raczej nie spodziewał. Mianowicie jakieś przyspieszone bicie serca momentami. I ono się zdarzyło, taki coś. I bez tuż musiałem zostać zakwalifikowany do leczenia. Dostałem tabletki, które no niestety trochę mnie osłabiają, no ale no wiadomo, że leczyć się trzeba, nie? No to pierwsze rajza po śniegu. O kurczę, ale nie mam tak. Czemu nic nie go docie? One osłabiają. Dzisiaj też trochę taki słabszy. No ale to już nie jest to oczywiście, co było, jakże miał tego francowatego COVID-a. Tutaj widzę, ktoś już jakiś telewizor wywalił, jakiś dziot pieruński, monitor. Myślę, że się przejadymy takimi łódkami. Fajnie, bo generalnie rzecz biorąc
nie planuję jakichś dalekich wyjazdów, nie chcę też za bardzo się brać na jakieś i błota. Pozdrawiam oczywiście pana Wojtka z Pisarzowic. On tam trochę nalegał, żeby już opublikować film z szlaku dziedzictwa Czechowic-Dziedzic. Dzisiaj rano został on opublikowany. Dzisiaj mamy niedziela, 5 grudnia 2021 roku. W zasadzie jutro już jest Mikołaj. No i pomału już tak zmierzymy niestety do końca naszego rowerowego sezonu. Sezonu, który w moim przypadku jest chyba najgorszym w karierze, bo takiego dziadostwa, takiego może nie dziadostwa, ale takich problemów jeszcze nie było nigdy. No, kwiecień po prostu zepsuł wszystko. Tak, jeżeli tutaj przy rezerwacie Lotus, tutaj taka ambonka została postawiona, ona tylko stoi, ona nie jest kopana. Tutaj jest też granica Ligoty, starogranica Ligoty, tam jest słupek. No, dzisiaj miały być słupki, ale niestety warunki pogodowe to uniemożliwiły. Poza tym jest pieruńsko mokro. Tak, ja już jestem na trasie między Landekiem a Chybiem. Tak na 100% to nie wiem, co to jest za miejscowość. No, jakby powiedział, nie wiem, co to jest za miejscowość. Bateria mi padła. Ale akurat tej baterii, że nie ładował, u nas to już była 2 tygodnie, bo 2 tygodnie temu była ostatnia rajza. Tak nudno dzisiaj, tak nijak, tak w ogóle taka pogoda do spania. No ja siedziałem na komputerze, przepraszam, przy komputerze dzisiaj, przyznaję się, ale pogoda w ogóle no, nie zachęcała do jazdy. W końcu uznałem, dość tego, jada. Tak, tutaj był, tutaj jest miejsce, kaj chłopa zabili. Jest krzyż już trochę taki przesunięty, ale jest, jest. Jakie są moje plany na sezon narciarski? No pewnie tego to nie wie nikt. Generalnie rzecz biorąc, no myślę, że te moje dolegliwości z powikłania po koronawirusie, no mam nadzieję, że nie storpedują całego tego sezonu, ale pamiętać należy, że oczywiście zdrowie jest na pierwszym miejscu w takim wypadku. Jeśli nic złego się nie wydarzy, no to planuję zarówno sezon narciarstwa zjazdowego, jak i też sezon narciarstwa skiturowego. Myślę, że oba powinny się odbyć już bez przeszkód. Pogoda, jak widzicie, zwiastuje na to, że może to nastąpić w ciągu najbliższych 2 tygodni. Także no, czy się cieszyć? No na pewno tak, bo wraca fajna przygoda, narciarstwo, ale no niestety no, z obawami. Obawami, co będzie ze mną?
z moim zdrowiem i wow, jak to wszystko będzie wyglądało. Ale nie należy się martwić na zapas. Trzeba jak najbardziej kontrolować się. Pamiętajcie, że macie COVID-a, kontrolujcie się, bo NFZ was ma głęboko. No, bo tak jest prawda. Dobra, ale koniec już z tymi COVID-ami. To ma być rajza rowerowo, a nie jakiś taki wylewanie łez. No i mamy pierwsza przeszkoda. Tam jest dużo. Ale i mam sakwy dzisiaj. Także jest to dużo lepsze. W przekraczaniu. W ogóle to ubrania rowerowego też dzisiaj za bardzo na sobie nie mam. A, sobie jadę. To. Przecież. Na mnie nie trafi, nie? Droga leśna. Aha. Nowy znak się pojawił. Teren leśny, zachowaj ciszę. Teraz jako to przekroczymy. Myślę, że tak w sposób. Droga leśna nie dotyczy rowerów i osób uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów. Dzięki ci nadleśnictwo usłon. I wreszcie jadę tutaj legalnie. Tutaj generalnie rzecz biorąc zaczyna się szlak rowerowy żółty. I ten szlak wiedzie do Mostu Przyjaźni w Cieszynie. Nie, do Mostu Wolności. W każdym razie do granicy czeskiej w Cieszynie. Chyba do Mostu Wolności, ale do Mostu Przyjaźni też się dojedzie. Przejechałem go. Rok temu. No, pan Wojtek trochę mnie tam ścigał z tymi filmami. Panie Wojtku, niech się pan nie gniewa, ale dla mnie teraz były akurat inne priorytety, jakie to pan wie oczywiście. Generalnie rzecz biorąc pozdrawiam widzów też z Goczałkowic, z Pszczyny. No i wszystkich jedynie co to przepraszam, że jest taki dość potężny poślizg z tymi moimi filmami. Ten film akurat na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną jest plan, żeby go zmontować jeszcze dzisiaj i wysłać w świat, żebyście się dowiedzieli co u mnie słychać, jak to wszystko wygląda. Powiem wam jedno, że jak człowiek wyjdzie na rower, to się od razu lepiej czuje. To nic, że go mył wczoraj. Nie, trzeba przetworzyć. Umyć go mogę jeszcze raz. Niedaleko próbuję zmienia. Żeby go potem zacząć zasypić. A słuchajcie, powiem wam tak, że sytuacja jest taka, że wiele razy że słyszą, że tym kto ma czysty i piękny rower, to znaczy się, że na nim nie jeździ. Tak, to tutaj jest pierściec. Takie oto widokowe miejsce. Widać nasze Beskidy zaśnieżone już. Śnieg spod. Widać Czantoria, stok na Czantorii. No, mam nadzieję się tam pojawić za jakiś czas, nie? Ja, światło się odbija na drodze. Moje oczywiście. Teraz mam zamiar jechać w stronę Chybia.
No i do chałupy, bo już widzicie, że się ćmi, także nie ma się co szwindać. Trochę żałuję, że tak późno wyjechał. Widzicie, same igły mam na rowerze, więc trzeba na mynia zajechać. Dobra, nie godom. Zima się mi robi. Mimo tego, że mam zimowo jakla, no to nie ma co długo stoć. Tam widać skoczów, i wiślica, i kaplicówka. No nie myślałem, że dzisiaj tu będę. A więc, no jademy dalej. Ja teraz chyba jedzie. Zabra mi zawar. Chyba mnie udostać. Pierścia, nie wiem kaj tutaj wyjadę, ale kajś wyjadę. Śmi się już, kurczę. Gdyby nie było człowieka tej chałupy. Już się załomię. Mogę tu kiedyś jechał, ale już nie pamiętam. Mnich wziął, że umył no i koło już na Barzowie nie pojadę. Przynajmniej nie mam takiego zamiaru. Ceny paliw poniżej 6 zł. Restauracja u Sabina. No jak widzicie, ściemniło się już. Ja mam nowe baterie w lampie. Także można zaświecić. Ale tak przesadnie zima nie ma i dobrze się jedzie, no tyle, że ją mam grubo kurtka, nie? Grubo jakla. Ja, cuk słychać, no czuć to kopczyni w chałupach. Smog. Mam nadzieję, że coś tam widzicie. No, na pewno widzicie te auta, które tutaj jadą, ale niestety no nie ma tutaj za bardzo innej alternatywy i trzeba tutaj jechać. Ślepią jak pieluch. Tu też prowadzi wiślaną trasa rowerową. Tak, no to ja jestem w centrum Ligoty, jeżdżę jeszcze po swojej miejscowości, no bo dość fajnie się jeździ. O, widzę, że już ozdoby świąteczne powiesili na rondzie, ja? A ponoć taką strasznie ciężka sytuacja finansowa samorządów. Biedronka otwarto. Tak, bo to jest teraz placówka pocztowa. Tak, no już godni święta, słuchajcie. Nie? Goj ustrojony, wiesz. Tak ciężka sytuacja finansowa jest. Kurde. No, ja to nie chciał zjeść. Da się jeszcze podziwać na Zabrzeg, potem może już do chałupy.